Przy naszym telefonie jest już pierwszy gość, pan profesor Włodzimierz Korab-Karpowicz, politolog, były wiceprezydent Gdańska, a także profesor Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. A tak, już dobry wieczór. Już o tej porze dosyć ciemna aura jest wokół nas. Apel środowiska naukowców i lekarzy związany z masowymi szczepieniami na koronawirusa SARS-CoV-2. Skąd pomysł na ten apel i co zmotywowało państwa, że ten apel został wystosowany do głównych rządzących, do prezydenta, do premiera? Proszę państwa, bardzo miło mi państwa powitać w programie. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że wiceprezydent miasta Gdańska to już jest bardzo dawna historia. Ja jestem w tej chwili przede wszystkim profesorem. Jestem profesorem na Uniwersytecie Opolskim, zajmuję się filozofią polityczną, politologią, stosunkami międzynarodowymi. I teraz zabrałem głos na temat koronawirusa już dosyć dawno, bo właściwie po raz pierwszy w marcu. Dlaczego? Dlatego, że problem koronawirusa, problem epidemii nie jest tylko problemem medycznym, a właściwie medycyna tutaj to jest jedynie fragment olbrzymiego problemu społecznego, politycznego, który ma oczywiście też reperkusje międzynarodowe. Więc można powiedzieć, na początku byłem takim troszeczkę samotnym rycerzem, to znaczy dosyć szybko rozpoznałem, że są pewne nieprawidłowości, jak ocenia się to zjawisko koronawirusa, jak się ocenia epidemię. Napisałem taki bardzo znany artykuł, pewnie państwo czytali, uczona niewiedza koronawirusa. To już było w kwietniu i właściwie gdyby nasi rządzący troszeczkę posłuchali, czy poczytali, co ja tam mówię, być może, że bylibyśmy w lepszej sytuacji niż dzisiaj, ponieważ ja tam proponowałem konkretne rozwiązania. Ale właściwie do dzisiaj niewiele się zmieniło. Idziemy dalej w tą jakby ślepy zaułek. Ale jeden plus, że o ile na początku właśnie byłem jednym z nielicznych w sumie osób, które podnosiły alarm, że to nie jest tak, jak powinniśmy postępować z tą całą epidemią, to w tej chwili zyskałem poparcie. Można powiedzieć, naturalnie ludzie, którzy mają pewne wątpliwości, łączą się i to należy bardzo cieszyć, że w tej chwili, bo nawet w tej uczonej niewiedzy koronawirusa powiedziałem, lekarze, nie możemy chować głów w piasek, więc można powiedzieć, bardzo się cieszę, że w tej chwili do pewnego stopnia lekarze się obudzili, stali się bardziej odważni i dlatego powstał ten apel. Podpisało go w sumie 10 profesorów zwyczajnych, w tym 5 profesorów nauk medycznych i kilkudziesięciu naukowców, wielu lekarzy, praktykujących lekarzy z całej Polski. Ale panie profesorze, poniekąd ten apel państwa został wysłuchany, bo państwo napisali, apelujemy do prezydenta i rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form przymusu. To się dzieje. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj poinformował, że szczepienia będą dobrowolne. Zauważyła, to nawet Rzeczpospolita zauważyła, że ten apel, wydawałoby się, że w sumie nie będzie miał większego dźwięku, ale po tym apelu rzeczywiście premier potwierdził czy oświadczył, że te szczepienia będą dobrowolne i z tego oczywiście bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy panu premierowi, również panu prezydentowi wcześniej, że takie oświadczenie złożył. Ja bardzo bym chciał, żeby to zostało dotrzymane. A poza tym jeszcze jest bardzo jedna ważna rzecz, żeby nie było żadnych innych form przymusu, bo na przykład szczepienia są dobrowolne, ale na przykład, żeby pracować w policji, to musi się pan zaszczepić. Żeby nie było czegoś takiego, że na przykład będzie nacisk chociażby na pewne służby, czy na pewne grupy społeczne, że jeżeli się nie zaszczepią, to po prostu nie będą na przykład mogły wykonywać swoich zawodów. To tutaj warto podkreślić właśnie, panie profesorze, że w pierwszej kolejności szczepienia będą dla wszystkich służb medycznych, Następnie mieszkańcy domów opieki społecznej, służby mundurowe, tak. A później osoby powyżej 65 roku życia. Tutaj tak. Nie mamy dookreślone, jak to będzie w praktyce wyglądało. Te obawy, o których pan mówi, czy się sprawdzą?
ale to jest najważniejsze, żeby tutaj podkreślić. Dobrowolność powinno oznaczać, że nie ma przymusu, również w stosunku do służb mundurowych, bo proszę Państwa, ja jestem w jakiś sposób filozofem politycznym, a czym się zajmuje filozofia polityczna? Dobrem wspólnym całego społeczeństwa. Więc mi, jako osobie, która pisze książki, która jest uczonym, mi zależy dobro nas wszystkich, więc nie żadna określona grupa, część wśród nas, ale również chciałbym, żebyśmy wszyscy w jakiś sposób byli zabezpieczeni przed sytuacją, że będzie się na nas wywierać pewnego rodzaju opór. Nie wiem, czy jeszcze mamy dużo czasu, bo ja bym chciał się też ustosunkować do pewnych głosów, ponieważ po apelu były też pewne takie głosy krytyczne. Nie wiem, czy mamy na to czas, żeby tak, się proszę, ustosunkować. Oczywiście. Proszę jak najbardziej. Bo oczywiście, wiecie Państwo, jak się podejmuje taką inicjatywę odważną, można powiedzieć, to pojawiają się głosy krytyki i tutaj na przykład gazeta.pl opublikowała taki artykuł, tam właściwie osobą tą jakby było oświadczenie profesora Andrzeja Horbana, to jest jeden z ekspertów rządowych, on pisze, te obawy są na wyrost, odporność po zaszczepieniu może się utrzymać na wiele lat. A w tymże samym tekście też zabiera głos pan profesor Flisiak. Czyli dwóch ekspertów niejako rządowych krytykuje nasz apel, więc ja skorzystam z okazji, żeby na tą krytykę odpowiedzieć. Po pierwsze, bardzo dziwi mnie język obydwu panów profesorów. On jest po prostu nieprecyzyjny. Nieprecyzyjny. Naukowiec powinien się wypowiadać. I coś nas rozłączyło z panem profesorem. Więc po pierwsze, już jest. Te obawy są wprost. Dlaczego te obawy są na wyrost? Dlaczego one nie są na wyrost? Bo po pierwsze, obserwacja badań klinicznych związanych właśnie ze szczepionką odbyła się w bardzo krótkim czasie. Po drugie, nie uwzględniono wystarczającej liczby osób z tak zwanej grupy ryzyka. Na przykład na trzecim etapie badań klinicznych przebadano 2000 osób w grupie wiekowej 12-15 lat oraz 250 osób w grupie wiekowej 16-25 lat. I teraz proszę Państwa, to jest bardzo dziwne, bo przecież w tych grupach wiekowych 12-15 lat i 16-25 lat nie ma właściwie wielkich zagrożeń dla osób, które zostają zakażone wirusem. Tą grupą zagrożoną to są osoby powyżej 65 lat. Czyli właściwie w ogóle badając na tak zwanym etapie trzecim badań klinicznych, przeprowadzając tego rodzaju badania, w ogóle nie przebadano, że tak powiem, osób, które faktycznie są zagrożone. Więc jest tutaj już poważne zastrzeżenie wobec samej procedury. To akurat ja bazuję to, co mówię w tej chwili na materiale, na specjalnym protokole, który wydrukowała firma Pfizer. Poza tym druga sprawa. Normalnie, jak się wprowadza szczepionkę, to powinien być artykuł naukowy. Artykuł naukowy podsumowujący badania dokonane przez daną firmę. Do dzisiaj nie ma takiego artykułu naukowego. To znaczy firma Pfizer wydała ten protokół, który liczy tam ponad 100 stron, ja go przeczytałem, a oprócz tego wypowiada się w gazetach, w prasie, przez różnych dziennikarzy. Do dzisiaj nie ma artykułu naukowego firmy Pfizer, który by był opublikowany w jednym z czołowych pism medycznych, bo tak się normalnie to odbywa. Nie można sobie tak powiedzieć w prasie, że nasza szczepionka jest bezpieczna. To musi być udowodnione artykułem naukowym. Ten artykuł naukowy będzie oczywiście skrytykowany przez profesorów, bo tak się zawsze odbywa w nauce, że ktoś pisze naukę i później się odbywa ocena tego artykułu i tak dalej. Nie dokonano tej procedury, więc tutaj jest, proszę Państwa, obawa. My wyrażamy obawy, bo są uchybienia co do pewnych procedur. Następnie profesor Horban pisze, odporność po zaszczepieniu może utrzymać się na wiele lat. Tymczasem ja dzisiaj czytam
dokument amerykański wydany przez Center for Disease Control, to jest CDC, i cytuję, tłumaczenie na język polski. Na razie nie wiemy. Tak piszą Amerykanie z czołowego Instytutu do Badań Szczepionek. Na razie nie wiemy, jak się te szczepionki zachowają. Nie wiemy, czy dadzą nam odporność na wiele lat. Być może, że trzeba je będzie powtarzać co dwa lata. Więc proszę Państwa, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego nasi czołowi eksperci medyczni nie korzystają, że tak powiem, z dokumentów, które można znaleźć, zarówno wydanych przez Center for Disease Control ze Stanów Zjednoczonych, jak i z tego anglojęzycznego protokołu zwanego FILCER, żeby mieć dokładną wiedzę na temat faktycznych zagrożeń. Takie są. To są bardzo ważne rzeczy, o których pan profesor mówi, ale przypomnijmy, jaki jest stan faktyczny. Polska podpisała, oczywiście rząd Mateusza Morawieckiego, podpisał umowy i są złożone zamówienia na 45 milionów dawek z firmami takimi jak właśnie Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Teraz czekamy na zgodę tej europejskiej agencji zajmującej się zatwierdzaniem i szczepionek, i leków. No widocznie, ale mówi pan o CDC, ale amerykańskie CDC wydało już zgodę na te szczepionki. Te szczepienia będą tak, w Stanach. Ale to mi chodzi tutaj o konkretne stwierdzenie pana profesora Horbana, że on twierdzi, że te szczepionki dadzą odporność na wiele lat. Nie ma czegoś takiego nigdzie. To po prostu nie jest poparte jakikolwiek materiałem naukowym. Więc, proszę Państwa, dla mnie to jest bardzo dziwne, że nasi eksperci medyczni, profesorowie medycyny nie korzystają z materiałów badawczych i jakby formułują pewne stwierdzenia nie poparte żadnymi dowodami. Więc myśmy tutaj jednak nad tym dokumentem, któryśmy wydali, apel, myśmy pracowali 2 tygodnie. Przeczytało to kilkunastu naukowców i dopiero później, żeśmy to, że tak powiem, puścili na światło publiczne. Więc myśmy bardzo rzetelnie podeszli do tej pracy. To nie była praca, która została wykonana jednego wieczoru. Na tym pracowało kilka osób, nawet z różnych krajów, bo ja to konsultowałem również z uczonymi za granicę. Więc nie można tego zignorować, nie można o tym powiedzieć, że to jest po prostu, że to są jakieś takie obawy nieuzasadnione, czy to jest brak odpowiedzialności. A o odpowiedzialności chciałbym jeszcze coś powiedzieć Państwu, bo firma Filcer, jak i również inne firmy farmaceutyczne, które do nas niejako w tej chwili u nas chcą sprzedać szczepionki, one z jednej strony chcą je sprzedać, ale z drugiej strony nie chcą ponosić odpowiedzialności za skutki uboczne. Ja teraz podam taki przykład. Gdybyśmy na przykład budowali dom, czy byśmy zatrudnili taką firmę budowlaną, która by powiedziała, zbudujemy Państwu dom, ale nie chcemy ponieść odpowiedzialności, co się stanie później, jak Państwo w tym domu zamieszkacie. No na pewno byśmy powiedzieli, dziękujemy Państwu bardzo, to ryzyko, że nam się coś zawali, jest zbyt duże, jeżeli Państwo nie chcą, na siebie brać żadnej odpowiedzialności. Tymczasem, ja nie wiem, jaką umowę dokładnie podpisuje nasz rząd, ale z tego, co wiem, właśnie te firmy farmaceutyczne powiedziały, że sprzedajemy szczepionki, ale nie ponosimy odpowiedzialności za skutki uboczne. To są super szczepionki, które prawdopodobnie żadnych skutków ubocznych nie dadzą, chociaż można mieć co do tego wątpliwości, ale my nie chcemy ponosić żadnych odpowiedzialności. Następna rzecz związana z odpowiedzialnością, ustawa o bezkarności urzędniczej, tak zwana, tak się to mówi w języku potocznym, ona prowadzi do braku odpowiedzialności za decyzje polityczne. A co będzie, jeżeli ten zakup szczepionek, za który zapłacimy 10 miliardów złotych, proszę Państwa, jaka to jest olbrzymia kwota, okaże się pomyłką? W tym momencie, jeżeli jest właśnie taka ustawa o braku odpowiedzialności, to nasz rząd później nie zostanie podciągnięty do odpowiedzialności. Ja myślę, że jeżeli ktoś chce być w rządzie, to niestety, ale trzeba wziąć na siebie pewne ryzyko i to jest ryzyko odpowiedzialności. Więc ja myślę, że nasz głos, czyli ludzi, którzy podpisali się pod tym apelem, jest to głos w pełni odpowiedzialny. To jest... My widzimy pewien problem, ostrzegamy społeczeństwo. I w tym momencie my działamy dla dobra wspólnego. Można przeczytać. Widzę brak odpowiedzialności w przypadku, kiedy firma farmaceutyczna nie bierze odpowiedzialności za
skutki, ewentualnie zapobiegania bardzo związane. Tak, ze dziękuję za ten komentarz. Pan profesor oczywiście także apeluje o tym, żeby odbyła się debata na temat tak. szczepień. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo dziękuję. Pan profesor Włodzimierz Korab-Karpowicz, politolog Uniwersytet Opolski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu.